I z numerem 62, druga część węglarki, czyli wózki i taki metalowy ciężarek. No i paczuszka trawy, no trawę to dawałem tam, gdzie mi podpadło. Nie czekałem, aż wszystkie się ukażą numery, tylko od razu wklejałem. I tutaj właśnie widzimy wagon. Tutaj to jest metal, wklejony od spodu taką taśmą dwustronną. A ja to dokleję super górę, żeby było pewnie, żeby się trzymało. Tak wygląda wagon. E-Maglemu z węglarka. Ja takie dostałem dwie jeszcze wagony, które zostały przemalowane. Konwersje na PTKG z Zabrze. PTK i GKS Zabrze. Tutaj widać środek jest jeszcze brązowy, jak oryginalna ona była, ale dalej tu jest drzewo i węglarki są z drzewem i tu jest ta węglarka oryginalna w oryginalnych kolorach, brązowa. Także mam trzy węglarki Amaglemos. Ta brązowa jest oryginalna z premium numeraty. Natomiast dostałem od kolegi Daniela przemalowany już. On to pomalował. Fajne barwy. PTK GKS Zabrze. Jest numerem 62. Tutaj mamy jak właśnie wmontować. Także te wagony właśnie mają takie wózki, że sprzęgi może się wkręca, wciska i nie są tak oddane w całości jak tych osobowych, nie? Tu widzimy ten metal. Metal, taśma dwustronna, ale ja to tak odkleję super glue. Tu jest wcisnąć sprzęg i potem na to wcisnąć wózek. I tak mamy ostatnie wagon węglarkę. Parowozy na jawie. Parowozy. Ja specjalny odcinek pokażę, jak będę już pokazywał te lokomotywy z numerem 90. To jest MDL9. Pan lokomotywa, z przodu jest wózek dwuosiowy, a z tyłu trzyosiowy. Jeszcze raz pokażę ten wagon. Trzy wagony. Oryginalny to ten brązowy z węglem.